Siema, z tej strony Fajnmanki, a dzisiaj odcinek dodatkowy, tak jakby z kariery Davidem Laslonem. Dzisiaj są Mistrzostwa Ameryki Północnej, więc zapraszam do oglądania. I te zawody się rozgrywają w Wiśle i w Szczyrku. Jak widzicie, tutaj startuje Mackenzie Boyce-Klaus, Kevin Bickner nawet powrócił z przerwy, Lewy Sokup i inni speczkowie. Bardzo liczę na mojego przyrodniego brata, Caseyego Larsona. Mam nadzieję, że będzie na podium razem ze mną. Chwila, gdzie on jest? A dobra, już się bałem. A to jest pierwsza seria czy kwalifikacja? Bo pierwsza seria to się boję, a kwalifikacja to spoko. Ogólnie nawet David zmienił kombinezon na cześć tego mistrzostw USA, więc szacunek się należy dla pana Davida. I nawet na ładny zmienił. Tylko te narty. No sumie te narty pasują do kasku. Jesteś przed Erikiem Belshowem, a że Andrew urlał tak słabo. Mój braciszek jest za mną. Matthew Sokup za moim braciszkiem. Kevin Bickner za mną. I Mackenzie też za mną. Kurde, jak na dużej skoczni zwyciężę. Dobra. Ile muszę skoczyć? Mackenzie zepsuł. Chyba, że tam to były kwalifikacje. Nie, nie były, nie były. Nie, 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 nie. Leć, 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 leć. Czy ja wygram Mistrzostwa Ameryki Północnej skoczni dłużej? Tak! Udało się! Dobra. Pięknie, super. Mackenzie drugi, Kevin Bickner trzeci. Niestety mój braciszek jest czwarty. Niech bierze przykład z młodszego brata. Chociaż nie wiem, czy młodszy. Nie pamiętam, ile mam lat. Chyba 22? 21? Nie wiem. Miałam mieć mistrzostwo USA. Mówiłem, że ktoś was zdziwi. To zdziwił was jeden Brytyjczyk, bo jest zaliczany właśnie do tych mistrzostw. I Kanadyjczycy. Bo my wymyślicie, że będą po prostu mistrzostwa USA. A to Mistrzostwa Ameryki Północnej. A drugi konkurs chciałem zrobić w Sopocie tak szalenie, ale chciałem też trochę zachować realizm. Dlatego w Szczyrku. W którym totalnie nie umiem skakać, więc tutaj specjalnie wziąłem brak internetu. Nie mogę zdobywać monet niestety, no ale reklam nie będzie. Nie ustawi mi się automatycznie jakaś miniaturka. Nie wiem, jakiegoś balsamu, czy tam nie wiem. Powiedzieć. No, Brytyjczyk, dobrze. Tutaj na skoczni małej chciałbym być chociaż w pierwszej piątce. Nie będę. Będę daleko. Ostatni? Tak. Czyli jestem taką, nie wiem, czy może niespodzianką. A ten głupi się cieszy. Ale 1/10 do Kandena Wilkinsona. Dobra, mój braciszku, dasz radę, Casey. Ty masz chyba taki sam poziom umiejętności co Matthew Sokup, więc dasz radę. Nie muszę skoczyć daleko. Tutaj po prostu chcę wskoczyć do czołowej 15, jak już nie mogę być w pierwszej piątce. Ale to może być dobre? Nie, nie będzie dobre. No, tak średnio. Poprawiłem się, ale no, słabo ze mną będzie. A tu mniej się cieszy. Ale, Mackenzie, Boyce-Klaus jednak ten bryluje. Nie, mój braciszek znowu czwarty. A ja 13, czyli spełniłem mój cel top 15, tak. Chociaż gdybym ten pierwszy skok miał tak jak drugi, to byłbym w pierwszej dziesiątce, na 10 miejscu raczej. A Ken Wilkinson z 19 na 18, wow. To będzie jakoś 5 minutowy odcinek. Kasę nie zdobyłem. Mackenzie wygrał. Bickner był drugi, trzeci, Sokup raz trzecie.
Czy najlepiej? Bo Klaus, bo pierwszy i drugi. Ja pierwszy i 13. A Sołkup chyba trzeci, piąty, więc to było udane Mistrzostwo Ameryki Północnej. Chcecie w następnym sezonie? To piszcie. Chcecie odcinek z czegoś innego? Też piszcie. Jestem otwarty na wszystko. To teraz żegnam was w wielkim stylu z mistrz... No, już nie będę nic dodawać. Żegnam po prostu.